Piera Gaxota i Bertranda de Juvenela o ich spojrzeniu na rewolucję. Juvenela już nie pamiętam, co on tam o rewolucji uważał, natomiast Pierre Gaxot przełamał, to był początek wieku XX. On został przetłumaczony na polski po kilkudziesięciu latach, jak u nas wreszcie komuna upadła, dlatego że on podważył, w przeciwieństwie na przykład do Fireta, bo François Firet to tak jak to on widział rewolucję jako coraz to kolejne etapy, czyli tak samo jak marksiści, tylko unikał tych marksistowskich uproszczeń. Bardziej liberalnie podchodził. Natomiast Pierre Gaxot podszedł, zaatakował rewolucję, jak to mówiono. On pokazał, że rewolucja francuska była areną starcia rozmaitych sprzecznych partii, partyjek, mafii, które się wykańczały nawzajem. I dlatego jest, wyróżniamy. Poza tym Pierre Gaxot jest myślicielem nieprawdopodobnej klasy i jego, jak miałem te top ten książek historycznych, które warto przeczytać, to właśnie książka Pierre'a Gaxota, a nie, on był chyba w Honorary Mentions, a może był w rewolucji, nie, w rewolucji był, ale w Honorary Mentions się pojawił jeszcze raz jako autor książki o Fryderyku II, także to jest niesłychanie mądra głowa i wszystko, co Pierre Gaxot pisał, warto czytać. No i jego wkład akurat w przypadku rewolucji francuskiej, bo to było pytanie o to, no to właśnie to jest to, że to była arena starć wszystkich z wszystkimi, prawda? No tak.